Chcę dzisiaj Państwu przedstawić, opowiedzieć o postaci też błogosławionego dominikanina ojca Michała Czartoryskiego. Tutaj w trakcie będą sobie chodziły zdjęcia, jak można tak co 20 sekund, nawet co pół minuty, ja potem do tych zdjęć nawiążę. Proszę Państwa, ojciec Michał Czartoryski jest męczennikiem, był beatyfikowany w tej grupie bodajże 108 męczenników II wojny światowej. Jest męczennikiem Powstania Warszawskiego. Najpierw chciałbym dwa słowa takiego wprowadzenia, takiej refleksji dotyczącej, no właśnie, bo opowieść jest zawsze ważna, kiedy ją się zaczyna od końca. Chcę powiedzieć parę słów takiej swojej refleksji na temat wojny i na temat Powstania Warszawskiego. Proszę Państwa, my jesteśmy takim szczęśliwym pokoleniem, prawdopodobnie większość z nas na tej sali, może z wyjątkiem zupełnie najstarszych, nie doświadczyła wojny. I to jest coś niesamowicie ważnego. Wojna to jest jedno wielkie barbarzyństwo. Wojna to jest klęska człowieka. Klęska człowieka, dlatego że wybuch każdej wojny, każdego konfliktu zbrojnego pokazuje, że ludzie nie potrafili się dogadać. Kiedy, to dobrze pamiętamy, ileś lat temu cały świat cywilizowany stał przed decyzją, czy rozpocząć inwazję w Kuwejcie, w Zatoce Perskiej, to wielu ludzi pokazywało rację stanu, mówiło o tym, że ten Saddam Hussein jest bandytą, morduje ludzi, że trzeba użyć siły. I tak naprawdę jedyny głos, który był przeciwny użycia siły, to był głos Jana Pawła II. Nawet polscy biskupi, wszyscy, nikt nie zabierał głosu. Racja stanu, trzeba wyeliminować mordercę. Papież mówił wtedy właśnie te dwa słowa, które powiedziałem, że każda wojna jest klęską człowieka i każda wojna jest barbarzyństwem. Mówię to na początku, bo opowieść w Polsce o Powstaniu Warszawskim czy o II wojnie światowej nie może być opowieścią o honorze, bohaterstwie, nie może być po prostu opowieścią dzielni nasi chłopcy, którzy walczyli z Niemcami. Trzeba na to spojrzeć po prostu w ten sposób, jak na Powstanie Warszawskie. To był absolutny akt, jeśli tak można powiedzieć, rozpaczy. Państwo niech sobie przypomną, co się stało. Zbliża się potężna Armia Czerwona, staje nad Wisłą i ludzie mieszkający w Polsce mają już pełną świadomość, że już takiej Polski jak kiedyś nie będzie. Z drugiej strony 4,5 roku wojny i wielka nadzieja, że to się skończy. Tutaj zginęło 6,5 miliona ludzi, 3 miliony Polaków, 3,5 miliona polskich Żydów. I w tej opcji chcę rozpocząć tą opowieść o człowieku, który, i to zacznę od końca, żeby pokazać, o kim jest mowa. Michał Czartoryski, dominikanin, który w momencie, kiedy zostaje zamordowany w 1944 roku, ma równo 47 lat. Pochodzi z jednego z największych polskich rodów arystokratycznych, sam ma tytuł książęcy. Dlaczego zostaje męczennikiem? Dominikanie mają w Warszawie dwa klasztory. Dzisiaj, przed wojną, w czasie wojny, Dominikanie mieli jeden klasztor, jeśli Państwo znają Warszawę, na Służewie. Jest Służewiec jako dzielnica, gdzie są te tory zawodów końskich i obok jest Służew, gdzie Dominikanie wybudowali w latach 30. tuż przed wojną bardzo duży klasztor, który miał być międzynarodowym studium dla prowincji słowiańskich. To jeszcze o tym opowiem, bo ojciec Michał Czartoryski brał udział w tej budowie.
I on tam mieszka, ten dominikanin Michał Czartoryski mieszka w tym klasztorze i 1 sierpnia, to jest centrum Warszawy, nie wiem, 4 kilometry, 5 kilometrów, dzisiaj w koło są olbrzymie osiedla, udaje się do lekarza. I powstanie warszawskie go zastaje w centrum Warszawy. Warszawa zostaje otoczona wojskiem niemieckim, nie może opuścić, nie może wrócić do swojego klasztoru. I natychmiast jako ksiądz zgłasza się, jest kapelanem oddziałów powstańczych. Jest kapelanem na Powiślu. Jest kapelanem w tej dzielnicy, która w pewnym momencie na początku września jest ewakuowana. Powstańcy słynnymi kanałami wychodzą do Śródmieścia, do innych dzielnic. I on jest kapelanem w szpitalu. W szpitalu, który znajduje się na dzisiejszej ulicy Smoluchowskiego, bodajże przed wojną też, w fabryce takiej firmy Alfa Laval. I kiedy powstańcy są ewakuowani, okazuje się, że z tego szpitala nie można ewakuować kilkunastu rannych chłopców. Po prostu się nie da. Nie da się przenieść na noszach, to są różne kąty i oni muszą tam zostać. Zostaje z nimi kilka pielęgniarek, lekarze i wszyscy możliwi, zdrowi wychodzą. I zostaje ten dominikanin, ojciec Michał Czartoryski. Odmawia opuszczenia tego szpitala. To już jest druga faza powstania, to jest początek września. Ludność cywilna jest mordowana, ludzie wiedzą, co się stanie. Jak wejdą jednostki SS, wejdą jednostki w ramach SS rosyjskie, ukraińskie, po prostu idzie rzeź, mówiąc najdelikatniej. I tenże dominikanin podejmuje decyzję, że on nie opuści tych kilku chłopców, którzy też mają pełną świadomość, że zginą. I to w sposób barbarzyński. I ten moment męczeństwa polega na tym, że on pozostał z tymi chłopcami. W białym habicie też go nie ściągnął. Mu proponowano, ojciec ściągnie habit, ojciec z nami wyjdzie kanałami. On powiedział nie, dlatego że on już widział strach, widział lęk w oczach tych młodych chłopców, którzy mieli świadomość, że za kilka dni, dosłownie, a może na drugi dzień, po prostu zginą. I tak to wyglądało. I tak to wyglądało. Prawie nie ma opisów, jak to wyglądało, z wyjątkiem żyjącej jeszcze niedawno jednej z pielęgniarek. Te pielęgniarki przepędzono stamtąd. Po prostu weszła jednostka, wszystkich rozstrzelała, a potem na jakiejś barykadzie te kilkanaście ciał podpalono. I chcę tą opowieść zaczynać od końca, żeby zobaczyć, że na wojnie nie ma bohaterstwa. Ten człowiek nie był bohaterem. On był chrześcijaninem, był kapłanem, który tak odczytał misję końca swojego życia. Stosunkowo młodego, miał 47 lat. A teraz chciałbym jak gdyby Państwu pokazać, że to nie jest żadna hagiografia i żaden opis świętego. Dlatego, że ten dominikanin przez swoje niedługie życie zakonne, on nie był tak bardzo długo w zakonie, był, jeśli miał 47 lat, wstąpił mając lat 30, czy był 17 lat, przez większość swojego życia był wychowawcą młodych dominikanów. Był tak zwanym magistrem kleryków. I mój przyjaciel, piszący sporo dzisiaj książek takich opowieści, znaczy opowieści, powieści katolickich, Jan Grzegorczyk, napisał książkę ojcu Michale Czartoryskim. Ja się do tej książki bardzo mocno przyczyniłem, bo wtedy prowadziłem wydawnictwo W drodze i z Jasiem wsiedliśmy w samochód i przejechaliśmy po naszych dominikańskich klasztorach, żeby absolutnie wśród najstarszego pokolenia, ci ojcowie mieli wtedy ponad 80 lat,
którzy pamiętali tego Michała Czartoryskiego, bo on był ich wychowawcą. Myśmy dobrze wiedzieli, że to będzie niesamowicie ciekawa opowieść. Ale opowieść ciekawa dlatego, że każdy pamiętał coś innego. Często pamiętano rzeczy sprzeczne. A tutaj trzeba jak gdyby powiedzieć, on przez wielu był w zakonie nieakceptowalny. Był przez wielu nieakceptowalny. Dam Państwu taki przykład, jak daleko był nieakceptowalny, że kiedy przyszła informacja do tego klasztoru na Służewie, już tam po upadku Powstania Warszawskiego, że on zginął, to przeor tego klasztoru powiedział, ale ja go tam nie posyłałem. To jest najlepsza i najtwardsza odpowiedź, żeby zobaczyć, że ludzie są z krwi i kości. Na czym polegał ten problem, że wielu z tych dominikanów go nie akceptowało? Na kilku poziomach. Po pierwsze, bez wątpienia, taki istniejący wielki konflikt społeczny. To był wielki pan. To był syn księcia Witolda Czartoryskiego i Jadwigi z Dziedoszyckich. Oni posiadali, może nie olbrzymi, ale pałac niedaleko Jarosławia, niedaleko Przemyśla. I w zakonie w tamtych czasach było bardzo wielu braci, ojców, którzy pochodzili z prostych wiosek, byli bardzo prostymi ludźmi. I ten Michał Czartoryski, żeby było jasne, był człowiekiem bardzo skromnym, bardzo cichym, bardzo prostym, ale konflikty społeczne zawsze istnieją. I to ładnie się tak mówi, że do zakonu wstępuje książę, który zostawia swój majątek. To są takie bajki, które można opisać dla dzieci. Dla dzieci, ale są codzienne problemy. Państwo może słyszeli, taki jeden z najwybitniejszych dominikanów XX wieku, wielki filozof, logik, światowy, ojciec Innocenty Maria Bucheński, mieszkający w Szwajcarii, będący rektorem uniwersytetu we Fryburgu. On był jego wychowankiem. I kiedyś jechał pociągiem w latach 30., już był księdzem, już wtedy był profesorem w Rzymie i spotkał kogoś w tym pociągu, kto rozpoczął z nim rozmowę i mówi, ale tam u was jest książę Czartoryski. Co on robi w zakonie? Czartoryski sprząta ubikację. To jest dosyć duży typ złośliwości. On był, nie był żadnym profesorem, nie był żadnym wybitnym intelektualistą, ale z pozycji właśnie kogoś innego, kogoś, kto mógł mieć, nie wiem, jakieś wyobrażenie o polskich panach, bo to tak trzeba powiedzieć, to był pierwszy taki konflikt. Drugi, dominikanie pod koniec XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku przeprowadzili olbrzymią reformę zakonu. Zakon, jeśli tak można powiedzieć, się trochę rozjechał. To znaczy, jak tak długo istnieją instytucje, my dwa lata temu mieliśmy 800-lecie, to czasami sposób życia, czasami sposób funkcjonowania się bardzo, mówiąc tak najdelikatniej, rozjeżdża, ma różne inne formy niż formy pierwotne. I francuscy dominikanie, którzy przestali istnieć w wyniku francuskiej rewolucji, odnowili się w połowie XIX wieku, przyjęli taką, można powiedzieć, surową formułę życia zakonnego, taką bardzo radykalną, taki sposób życia, gdzie dyscyplina zakonna i kary, do kar cielesnych, ale też i do wielu, wielu innych kar, były po to, żeby nauczyć człowieka pewnych wartości, które należy rozwijać. I to czasami osiągało próg granicy jakichś możliwości naturalnych. I Michał Czartoryski, jako 30-letni człowiek, absolwent Politechniki Lwowskiej, wykształcony architekt, czyli dorosły człowiek, wtedy do zakonu wstępowano mając 15 lat, 16, 17, ludzie nie mieli wykształcenia, często to wykształcenie nabywali w zakonie, a tu przychodzi książę pan, jak to mówiono w tej bajce z Rumcajsem, książę pan,
a zarazem człowiek uformowany, człowiek wykształcony, człowiek, który był w wielu miejscach na świecie, który ma bardzo wpływową rodzinę, który szanuje wykształcenie i on jest wychowywany w tej formule takiego bardzo surowego życia. I zostaje wychowawcą młodych ludzi i przyjmuje tą formułę surowego życia jako coś jak gdyby podstawowego. Tu można powiedzieć nawet, że ta forma trochę była ponad tą treścią. I dlatego ci jego wychowankowie często tego nie akceptowali. A nawet jeśli akceptowali, to zacinali zęby i szli do przodu. Mówię to Państwu dlatego, bo on był pełen jak gdyby entuzjazmu, on był pełen nadziei, on uważał, że tak powinno wyglądać życie zakonne. Był też człowiekiem bardzo skromnym, bardzo ubogim. Proszę sobie wyobrazić, jak przychodzą ludzie z absolutnej biedy do klasztoru, w którym codziennie jest jedzenie, ciepłe jedzenie. Wtedy nie wszyscy to mieli. I on przychodzi z innej perspektywy, on zostawia, tak, on zostawia wiele prawo do swojego majątku, prawo do swojego tytułu, również do więzi rodzinnych. I on był właśnie takim wychowawcą. To jest taki przykład spotkania z matką, ale to też jest ciekawe, na czym polegał taki nie tylko polski snobizm, że jak on mieszkał w Krakowie czy we Lwowie, to chętnie do niego chodziły do spowiedzi różne panie, takie mieszczanki czy hrabiny, no bo spowiadać się u księcia to nie jest tak na co dzień. To właśnie pokazuje ten moment społeczny, żeby Państwo to zrozumieli, że to były takie czasy. I te opowieści tych jego wychowanków, a to byli bardzo różni ludzie, bardzo znani ludzie, na przykład ojciec Albert Krąpiec, był rektor potem przez lata Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitny tomista, ale to był taki ojciec Felix Bednarski, to był dominikanin, który był nie że następcą, ale Karol Wojtyła był jego następcą na kulu, na katedrze etyki, potem przez lata wykładał w Rzymie. To byli inni mniej znani, taki ojciec Ireneusz Łuczyński, ale taki ojciec Ambroży Adamski. Oni wszyscy jeszcze tam Janowi Grzegorczykowi o Czartoryskim opowiedzieli. Mówili bardzo różne rzeczy. Mówili rzeczy anegdotyczne. On słabo słyszał. On przeszedł w dzieciństwie szkarlatynę. Właśnie przystawiał sobie często rękę do ucha, żeby móc usłyszeć, co inni mówią. I pokazuję Państwu, że to nie był człowiek, o którym można opowiedzieć hagiografię świętego. Był na pewno bardzo uczciwy, był bardzo prawy, ale to nie był wzór. I doprowadzono przed wojną do tego, że go pozbawiono tego bycia wychowawcą, bo uważano, że to jest za surowe, że to jest za ostre, że to jest za ostra dyscyplina. I on był człowiekiem, który również miał taką wizję chrześcijaństwa, wizję Kościoła uformowaną nie narodowo, nie nacjonalistycznie, nie ludowo, to nie był ludowy katolicyzm, ale takich nurtów, które we Lwowie i w Krakowie istniały, związanych z takim pojęciem odrodzenia, czyli potraktowania chrześcijaństwa jako osobistego wyboru i pewnej bardzo, bardzo konkretnej formacji katolickiej, intelektualnej, która też przychodziła przez paradoks z Francji. Była związana, nie wiem, z wielkim francuskim filozofem Jacques Maritain. Ale w czym ona była inna? Ci ludzie w sposób świadomy przeżywali konwersję, czyli stawali się chrześcijanami nie tylko z urodzenia, nie tylko z wychowania, ale w pewnym momencie swojego wieku odkryli jak gdyby Chrystusa w sposób bardzo osobisty. To też często były konwersje ludzi z ateizmu, jak ksiądz Korniłowicz, czy były to konwersje, to może złe słowo konwersja, ale to też tak można powiedzieć, na przykład z judaizmu. To nie byli ludzie, którzy byli wierzącymi Żydami, ale to byli ludzie, którzy byli często zasymilowanymi w kulturę polską Żydami, którzy byli raczej areligijni i którzy odkryli chrześcijaństwo, stali się wielkimi konwertytami. To działo się wokół
wokół zgromadzenia sióstr i zakładu dla niewidomych w Laskach. To tam po prostu w latach 30., 20. była taka formacja polskiego kościoła, polskiego chrześcijaństwa, z którą silnie był związany wtedy na przykład ksiądz Stefan Wyszyński. I ten ojciec Michał Czartoryski był człowiekiem, który w oczach tych swoich współczesnych był już przed wojną, ale tuż przed wojną był właśnie tak odsuwany trochę od głównego nurtu życia dominikańskiego, no bo nie był wybitnym profesorem. Okazało się, że te jego metody wychowawcze nie przez wszystkich są akceptowalne. To nawet ja jeszcze poznałem dominikanów, którzy jako młodzi klerycy doprowadzili do tego, że on przestał być ich wychowawcą. Zakon jest dosyć demokratyczny i wbrew pozorom to nie jest w kościele tylko tak, że nie można po prostu, że młodzi nie mogą powiedzieć swojego zdania albo nawet doprowadzić do zmian personalnych. To był przykład, że można było. I to, co Państwu opowiedziałem, potrzebne jest po to, żeby zobaczyć, że świętość człowieka w jego przypadku, ale też w przypadku bardzo wielu innych ludzi, nie oznacza jakichś takich oleodruków, że ktoś od niemowlęcia po prostu wspinał się w górę we wszystkich cnotach chrześcijańskich. On został beatyfikowany, dlatego że to całe jego życie, tak można powiedzieć, doprowadziło do sytuacji, gdzie w momencie dramatycznym, tragicznym, on potrafił dostrzec lęk i strach tych młodych żołnierzy, że zostaną zamordowani, bo nawet nie można używać słowa zabici, i powiedział, że on chce być z nimi, żeby po prostu w tym momencie dać im trochę nadziei. I to jest ten moment, nawet nie heroizmu, nawet nie bohaterstwa, to jest moment świętości. A zarazem ta świadomość, że właśnie wydawałoby się, że mógł mieć w cudzysłowie przegrane życie, no bo był przyjmowany tak, jak Państwu opisałem, a zarazem zostaje beatyfikowany. Chciałbym Państwu tutaj jeszcze pokazać parę takich płaszczyzn związanych jak gdyby z przesłaniem jego życia, z takim spojrzeniem na tego człowieka. Ja może przeczytam taki dosłownie kilka zdań jednego z najwybitniejszych polskich filozofów, profesora Stefana Świeżawskiego. To był człowiek, który sam pochodził z rodziny ziemiańskiej, jego matka też pochodziła z rodziny arystokratycznej, który, co wcale nie było, żeby było jasne, w rodzinach arystokratycznych polskich codziennością, był świetnie wykształcony, był profesorem. Przed wojną związany właśnie rodzinnie z całą grupą polskiej arystokracji, znał ojca Michała Czartoryskiego. I dominikanie w pewnym momencie dokonali niesamowitego odkrycia. Ja trochę spiesząc się, bo mógłbym to przywieźć, bo w tym odkryciu uczestniczyłem. My mamy może 14 sekund filmu, na którym ten ojciec Michał Czartoryski występuje. Bo po prostu na ślubie Stefana Świeżawskiego był obecny jako dominikanin, a profesor Stefan Świeżawski od dziecka był maniakiem kręcenia filmów. I po prostu na swoim własnym ślubie, który był tam w latach 30. XX wieku, no kręcił, po prostu kręcił. I nagle się okazało, że ktoś, kto taki Paweł Woldan, reżyser, który robił filmy o ojcu, o Stefanie Świeżawskim, dostał z archiwum rodziny Świeżawskich no właśnie takie urywki różne i tam. No byli jacyś dominikanie, chodzili sobie, przychodzili, ktoś z kimś rozmawiał. Nagle się okazało, że ten człowiek, którego mamy tylko zdjęcia, tutaj w pewnym momencie Państwo możemy trochę przerzucić, ja takie jedno zdjęcie pokażę na początek, jeszcze dalej, jeszcze. O, można wrócić. To jest jedyne zdjęcie z czasów Powstania Warszawskiego. On po prostu odprawiał mszę świętą i widać, że to są młodzi chłopcy, wojsko,
jedyne zdjęcie, które istnieje z czasów II wojny światowej. Proszę Państwa, co jest ciekawe jeszcze, że w Powstaniu Warszawskim zginęło 200 do 300 tysięcy ludzi. Według mojej wiedzy na dzień dzisiejszy ten dominikanin jest jedynym beatyfikowanym. Czyli znalezienie indywidualnego losu, udokumentowanie, pokazanie heroiczności chrześcijańskiej nie jest takie proste. Nie jest takie proste. On jest jedynym, którego dało się pokazać. Są ludzie, którzy, to jest bardzo ciekawe, którzy zginęli podobną śmiercią. Czyli zostali z chorymi na przykład, ale no właśnie nie jest to takie proste udowodnienie, pokazanie, bo są różne historie, są różne legendy. Tutaj udało się po prostu opisać, pokazać. Są świadkowie, którzy pamiętają go, jak w tych piwnicach, schronach był z ludźmi. Ja bym chciał na sekundkę Państwu. Muszę już 69, bo sobie tu zapisałem stronę. Chciałbym taki maluteńki fragment listu, który właśnie napisał profesor Stefan Świeżawski o właśnie Czartoryskim. Ja zupełnie świadomie wybieram ten fragment, żeby pokazać, że dla tych ludzi wtedy napięcia, które istniały w latach 30., były napięciami społecznymi bardzo ważnymi. Profesor Świeżawski pisze coś takiego. Młodzież wszechpolska zarzucała nam, odrodzeniowcom lwowskim, że nie jesteśmy patriotami i że rozbijamy obóz narodowy. Według tej opcji wierzący powinien być narodowcem. Jan Czartoryski, on miał imię chrzestne Jan, Jan Czartoryski, mało mówiący, bardzo skupiony, głęboko patrzący w człowieka, budzący zaufanie, stał na stanowisku, iż religia nie może być narzędziem dla sprawy narodowej czy społecznej, gdyż jest uniwersalna i ponad wszystkim. Państwo czują ten rodzaj napięcia, że w okresie międzywojennym istniały całe takie koncepcje narodowe, nacjonalistyczne, które instrumentalnie traktowały chrześcijaństwo. Uważały, że chrześcijaństwo jest częścią takiego pakietu po prostu narodowego, nacjonalistycznego. Nie tylko w Polsce, żeby było jasne. Tak było na Ukrainie, tak było w Niemczech, we Francji, we Włoszech. I ta formacja, z której pochodził Czartoryski, pochodził profesor Stefan Świeżawski, bardzo mocno mówiła, iż religia nie może być narzędziem dla sprawy narodowej czy społecznej, gdyż jest uniwersalna i ponad wszystkim. To jest całe takie spojrzenie, że Ewangelia, no właśnie w niej słyszymy, nie ma Greka ani Żyda, nie ma mężczyzny ani kobiety. Może przerwę na moment. On pochodził z rodziny wielodzietnej. To są sami bracia Czartoryscy i jeszcze były chyba z dwie siostry. I tu pewien moment odpowiedzi. 2, 4, 6, 8 i chyba było 12. Tam ktoś zmarł w dzieciństwie, tak bardzo ładnie się ustawili, więc chciałem to zdjęcie pokazać. On jest, Michał Czartoryski to jest ten pan. To jest ten pan, który, żeby było jasne, tutaj przeczytałem takie fragmenty o tej sprawie narodowej, był żołnierzem w czasie wojny bolszewickiej, miał virtuti militari. To nie byli ludzie, którzy byli w złym znaczeniu, w złym, takie przylepienie, że kosmopolitami. Nie, on był polskim patriotą, tylko uważał, że religia to jest jedna rzecz i nie mieszać tego po prostu z innymi wątkami. To może tutaj druga opowieść. Z tych panów trójka była księżmi. On i dwóch jeszcze jego braci zostało księżmi. I jeden z nich to był bardzo znany w Krakowie taki prałat Stanisław Czartoryski. I żeby pokazać, że nie ma bohaterstwa, a życie wtedy i po wojnie, bo też tutaj chcę coś powiedzieć, nie było czarno-białe, to prałat Stanisław Czartoryski, również książę, pracował w kurii. I w latach stalinowskich doprowadzono do sytuacji, że on podpisał współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. I ksiądz Isakowicz-Zaleski, który jest takim bojownikiem
różnych spraw lustracyjnych, miał taki czarno-biały obraz, podpisał agent. Prawac Stanisław Czartoryski po roku, po półtora, kiedy na niego naciskano, żeby informował o tym, co się dzieje w kurii, wyrzucił tą służbę bezpieczeństwa. Powiedział, że panowie, ale nie mamy o czym rozmawiać. I to pokazuje, że te życiorysy nie są czarno-białe. Że to nie jest tak, że ktoś jest bohaterem, a ktoś przez to, że uwikłany uważał, że może jakiś kompromis i tak dalej. Ja to mówię dlatego, żeby zobaczyć, że mówiąc o tym Michale Czartoryskim, no właśnie opowieść o świętym to nie jest hagiografia, to jest po prostu opowieść o człowieku z krwi i kości. I drugi taki moment, który chciałem Państwu jeszcze pokazać, to jest... Państwo znają tą ewangeliczną opowieść o tym bogatym młodzieńcu, który przyszedł do Chrystusa, zapytał się, jak mam się zbawić. On mu powiedział, sprzedaj wszystko, co masz, pójdź za mną. I ten człowiek odszedł i nigdy nie wrócił. I tenże Jan Grzegorczyk tą swoją książkę zatytułował o bogatym młodzieńcu, który nie odszedł zasmucony. On jak gdyby, jeśli można sparafrazować to ewangeliczną opowieść, był bogaty mój. Tu może też jeszcze przerwę dygresja, jeśli można to zdjęcie zostawić. To jest właśnie ten klasztor na Służewie, wybudowany w latach 30. On był niedokończony, jak wybuchła wojna. I trochę jedna z takich humorystycznych opowieści, żeby zobaczyć, jak on w pamięci ludzkiej pozostał, jest taki bardzo znany dominikanin, profesor teologii, ojciec Jacek Sali, który w latach 70. leżał w szpitalu w Warszawie, miał, nie wiem, wycinany woreczek robaczkowy i w pewnym momencie się okazało, że na sali leżał z jakimiś warszawskimi robotnikami, którzy budowali ten klasztor. No więc go to zaciekawiło, mówi, a kogo pamiętacie? A pamiętamy księcia pana Czartoryskiego, bo on był architektem, tutaj jest właśnie przy budowie tego kościoła. Mówi, a co pamiętacie? No pamiętamy, tam było dwóch chyba tych robotników, mówi, pamiętamy coś, co do końca życia zapamiętamy. Że on nas zebrał, chłopów, robotników i dał taką naukę. Budujecie obiekt sakralny, święty. Pamiętajcie, że jak będzie wam się chciało siusiu, to żebyście nie siusiali po murach, ale poszli sobie pod te drzewa. I oni to zapamiętali. Nikt im jeszcze wcześniej tego nie powiedział. No chce mu się siusiu, no to robi gdzie mu się chce siusiu. No buduje ten budynek, który ma kilka pięter. A oni zapamiętali, że on im zwrócił uwagę, że to nie jest zwykły budynek, że to będzie klasztor, że to będzie kościół. To są właśnie tego typu opowieści, które można by o tym Michale Czartoryskim mnożyć. I takie, jeśli Państwo pozwolą, końcowe przesłanie. Może jeszcze jedna rzecz. Skąd się bierze coś takiego, że po kilkudziesięciu latach, tutaj przykład dominikanów, pamiętają różne rzeczy ze swojej młodości, kiedy ten Michał Czartoryski był ich wychowawcą. Skąd się bierze ta różność percepcji, tego przyjmowania, ale czasami opisywania tych samych wydarzeń w pewnej sprzeczności. To nie jest tylko psychologia. Kiedy ten Jan Grzegorczyk powiedział jednemu z wybitnych dominikańskich historyków, że będzie rozmawiał z tymi starymi dominikanami, żeby mu coś opowiedzieli o Czartoryskim, to ten historyk mówi, oj ci, będą bajdurzyć, będą opowiadać różne historyjki. Ale w tych historyjkach jest właśnie siła. My się znajdujemy w Jeszywie, znajdujemy się obok synagogi. To Żydzi pokazali, a właściwie przekazali nawet światu w swojej kulturze opowieść. Proszę zobaczyć, że my opowiadamy często nawet nie żydowskie dowcipy, tylko żydowskie opowieści humorystyczne i często opowiadamy rzeczy, które bardzo dobrze znamy. Często wiele razy opowiadamy. Żydzi nigdy nie powiedzą, stare dowcipy, nie opowiadaj tego, bo wiedzą, że siła jest nie w puencie, ale w narracji i w opowieści. Że opowieść sama w sobie po prostu jest wartością.
I ten Jan Grzegorczyk właśnie to zrozumiał, a ten historyk się uśmiechał. I my jako Dominikanie bardzo dobrze wiemy, że ci nasi starsi bracia, ale to dotyczy i młodszych, to też ktoś powiedział, że Dominikanie to jest taki ogród Pana Boga dobrego humorysty. Że ludzie potrafią opowiadać takie różne historyjki i te historyjki oddają po prostu sytuację. Może jedną opowiem, jest taki fragment w Piśmie Świętym, że jest mowa, że coś się tam dzieje przez Belzebuba, diabła i czarta, i księcia czartowskiego. No to, ponieważ już Państwo czują sytuację, że ktoś z młodych Dominikanów, czytając ten fragment Pisma Świętego, przy nim mówił przez Belzebuba księcia czartoryskiego. Nie księcia czartowskiego, tylko księcia czartoryskiego. On słabo słyszał, się pytał, z czego się śmiejecie, no to oni się wszyscy jeszcze bardziej wybuchają śmiechem. Dowiadywał się, wcale nie był przez to zły. Proszę Państwa, chciałbym na koniec jeszcze taką puentę pokazać właśnie z tej książki tego Jana Grzegorczyka. Taką puentę, którą ja też, pisząc kiedyś recenzję z tej książki, wyszczególniłem. O bogatym młodzieńcu, który nie odszedł zasmucony. To aluzja do ewangelicznej opowieści o młodzieńcu, którego Jezus zasmucił, bo mu powiedział, że jeśli chcesz być doskonałym, to majątek powinieneś rozdać ubogim. A tenże Grzegorczyk pisze. Książę Czartoryski był na tyle wielki, że uczył chłopskie dzieci najprostszych zajęć. Jak trzymać miotłę, jak należy sprzątać w celi po napaleniu w piecu, że trzeba się uczesać, ogolić. Stefan Świeżawski kiedyś ładnie powiedział, że od najprostszych obowiązków, takich jak zamiatanie ulicy czy ścieranie kurzu, zależy w pewnym sensie wieczna równowaga świata. Czartoryski uczył prostych zasad kultury, które wyniósł z domu, ale to nie wszystkich przekonywało. Uraz przeciwko panom był u niektórych zakorzeniony bardzo głęboko. W sumie stosunek do ojca Michała jest bardzo normalny. Dla jednych myślę, że dla większości był wzorem, dla innych nie. Świętość nie polega na zdobyciu powszechnej akceptacji. I na koniec puenta, która oddaje, jak gdyby wracam do tego momentu jego śmierci, nazwany przeze mnie, ale też przez innych, trampolina do nieba. No bo on przez ten ostatni moment swojego życia i przez ten gest pozostania z tymi chłopcami i to, że przypłacił to głową, no go wykatapultowało do nieba. Jeszcze zakończenie książki, które jest jak zawsze u Grzegorczyka zaskakującą puentą. Cytat. Kiedy po wielu latach wstępował do nieba, odmówiwszy z powstańcami różaniec, usłyszał od SS-mana, którego rozdrażnił jego biały habit. Du bist der große Bandit. Co tam w górze zostało przetłumaczone, podoba nam się ten brat Michał. I to jest właśnie ta puenta. To jest właśnie ta puenta, że ten Niemiec nie powiedział tak, ale tak to zostało odczytane. Ty jesteś wielkim bandytą, dlatego musisz zginąć. A w niebie to odczytano, podoba nam się ten brat Michał. I to jest ta opowieść. Teraz jeszcze parę, jeśli Państwo pozwolą, o tych zdjęciach. Jeśli można zatrzymać na sekundkę to zdjęcie. Proszę Państwa, to jest zdjęcie bardzo historyczne i tak naprawdę niesamowite. Tu znajduje się dwóch męczenników II wojny światowej. To jest Maksymilian Kolbe, a to jest Michał Czartoryski. I to jest w Niepokalanowie, ponieważ ten nasz klasztor dominikański znajdował się pod Warszawą ze strony zachodniej, to ci młodzi Dominikanie, to byli studenci, to już nie byli nowicjusze. Ja tutaj rozpoznaję takiego ojca Stanisława Dobeckiego, który był w Poznaniu przez lata duszpasterzem akademickim, takiego ojca Tomasza Węgrzyniaka, który był profesorem, umierał w Lublinie. Tych innych no, musiałbym odczytywać gdzieś, kto to jest. Oni jeździli na przechadzki, czyli na wycieczki. No jeździli sobie do Niepokalanowa.
I to jest takie historyczne zdjęcie, które Dominikanie posiadają. Można następne, to sobie parę. To jest malutki Czartoryski ze swoją mamą na osiołku. Słucham? No tak, on był tak malutki, że po prostu pewno by sobie nie dał rady, albo byłoby to niebezpieczne. Jeśli możemy, następne. To jest ten ich pałac w Pełkiniach. Może słowo komentarza, ja wspomniałem, że blisko Jarosławia. Tak, w Jarosławiu byli Dominikanie, są do dzisiaj Dominikanie. I to jest dosłownie kilka kilometrów od Jarosławia. Dzisiaj tam się znajduje dom dla psychicznie i umysłowo chorych. Państwo widzą, to od razu można zobaczyć, że to nie jest pałac o takim charakterze, jakbyśmy to mówili, francuskim, Louvre, czy jakieś takie pałace bardzo wystawne. Dlatego, że Czartoryscy byli rodziną, która żyła dosyć, to nie chodzi o to, że skromnie, bo oni posiadali olbrzymie majątki, ale dosyć racjonalnie. Na przykład tak wychowywali te swoje dzieci, tych swoich synów, że oni w pewnym wieku, w elemencie wychowania znajdowało się taka sytuacja, takie zadanie, że ci chłopcy musieli posiadać własną świnkę albo krowę, ją karmić i nią się opiekować. Może nie robili to codziennie, może nie robili to tylko oni, bo jeszcze im ktoś pomagał, ale musieli wykonywać pracę fizyczną, taką, jaką wykonywali ci, którzy na nich pracowali. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Oni bardzo świadomie te zwierzęta, to był element edukacji w ich rodzinie, bo niekoniecznie chcę twierdzić we wszystkich rodzinach arystokratycznych, po to, żeby na święta Bożego Narodzenia czy na święta wielkanocne dać w prezencie najbiedniejszym chłopom w okolicy. Ale coś, co oni sami, o co sami dbali. Jeśli możemy dalej, to są rodzice ojca Michała, książę Witold Czartoryski, Jadwiga, i to jest zdjęcie widać w Jarosławiu wykonane. Możemy jeszcze dalej. To jest jak był w wojsku. W wojsku był, tak jak wspomniałem, w czasie wojny polsko-bolszewickiej i brał udział w walkach o Lwów, w obronie Lwowa. Jeśli możemy dalej. To jest jedno ze zdjęć, gdzie zresztą takie bardzo ciekawe, może trochę nawet stylizowane, obcina winogrona. To jest bardzo piękne, taki uśmiechnięty, patrzący na dół. Prosimy dalej. To jest ze swoją mamą, już on dożył, jest tutaj, już nie znalazłem takich zdjęć, ale są zdjęcia z 50. rocznicy ślubu rodziców. To były rodziny bardzo rodzinne. Oni wiele swoich uroczystości rodzinnych naprawdę obchodzili. No, kto mógł, to przyjeżdżał. Przyjeżdżali wszyscy. Możemy dalej jeszcze. To trochę nie wiem, skąd pochodzi to zdjęcie. Ja je właściwie mało znam, ale to pokazuje podpisywanie. Tutaj znajduje się krzyż. Gdzieś prawdopodobnie na wsi, no bo tutaj widać jakiś dom, jakieś opłotki. Jedno z nielicznych takich zdjęć ojca Michała. Tak, jeśli można jeszcze. Jeszcze dalej. Wszystkie, tak? Wszystkie. To chciałem, jak wczoraj zobaczyłem, że możemy tak ładnie pokazać te zdjęcia Fra Angelico, to oddaje trochę po prostu, nawet patrząc na, możemy wrócić do tego pierwszego zdjęcia takiego. O, widać też jakąś szlachetność tego człowieka. Widać jakąś szlachetność tego człowieka, to zawsze twarz czy obraz, to jest uchwycone, to nie było sztuczne zdjęcie. Może tym zdjęciem zakończymy. Dziękuję bardzo. Nie wiem, jeśli Państwo by chcieli jakieś pytania zadać, czy jakąś refleksję swoją, to zachęcam. Mamy jeszcze parę minut zawsze. Ja przed chwileczką, przed spotkaniem dostałem od Małgosi, ktoś z Państwa przyniósł tą książeczkę, czy ten folder o sanktuarium w Sejnach.
i sobie przypomniałem, bo spojrzałem tam na taki wykaz znanych Dominikanów, którzy tutaj mieszkali. I w XVII wieku był taki ojciec Paweł Ruszel. On był 11 lat przeorem, potem był przeorem w Lublinie, więc jest taka łączność. Ja tu nigdy przeorem nie będę, bo tu pewno klasztoru nie będzie. W życiu nie byłem przeorem i nie wybieram się, żeby być przełożonym. Mam inne zajęcia, nie mógłbym do Państwa przyjeżdżać, jakbym był przełożonym, ale właśnie taki pierwszy znalazłem wspólny po prostu mianownik lubelsko-sejneński. Bardzo proszę, jeśli ktoś chciałby, czy jakieś pytanie. Ta przedwojenna historia znowu tak z ogródka dominikańskiego, polskich Dominikanów, to ja chcę pociągnąć za język jak można, skoro wtedy tak się troszeczkę braliście za habity, nie za łby. No to dzisiaj to jest to w mediach widać, tak? Z kim, do kogo ksiądz, przepraszam, ojciec Tomasz chodzi na wykłady, do Lisa, nie Lisa, inny Dominikanin gdzieś tam drepcze w inną stronę, tak? Jak to jest z tą takim pluralizmem tak zwanym w zakonie, gdzie nie chodzi o światopogląd, ale no skoro to kaznodziejstwo i w ogóle nauka jest taka istotna, no to no gdzieś może szukacie jakiegoś wspólnego mianownika, czy nie, czy macie władzę tak zwaną nad sobą, która was godzi? Dowcipnie to można odpowiedzieć to, co mówiłem, że zakon dominikański to jest taki ogród Pana Boga, dobrego humorysty. Proszę pamiętać, że siłą wspólnot zakonnych, tak jak i siłą Kościoła katolickiego, jest różnorodność. Jeśli ktoś myśli inaczej, to jest w błędzie. Siłą Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa jest to, że każdy jest inny. W czym? W sposobie życia, w wielu poglądach, które może posiadać. Również proszę zobaczyć, jaka to jest różnorodność, chociażby te wszystkie zakony. No, to już nie chodzi o różnorodność stroju, który się nosi. Jedni noszą białe, drodzy czarne, brązowe, szare, ale to są różne historie powstania, różne osoby, które zakładały te zgromadzenia. I teraz wewnątrz tych zgromadzeń zakonnych ta różnorodność też jest siłą tych zgromadzeń. Dobrze, jest ślub posłuszeństwa, ale to nie oznacza, że człowiek nie niesie w sobie wewnętrznej wolności. I to jest właśnie ten trochę problem z tą formacją, którą się bardzo przejął ten Michał Czartoryski, że on chciał uformować braci w takiej silnej dyscyplinie, która jednak była już wtedy odbierana w latach 30., bo to są lata 30. XX wieku, jako tłamsząca wolność w człowieku. Trzeba budować na wolności, na tym, żeby ktoś dochodził sam do pewnych wartości, a nie żeby prawo czy kary go uczyły, bo często nie uczą. Człowiek jako takie zwierzątko boi się czegoś, no to będzie tak postępował, ale nigdy do tego nie będzie przekonany. I co łączy? Łączy wiara, łączy miłość, łączy jedność w sensie religijnym, a wszystko inne nie jest tak ważne. Jeśli się komuś wydaje inaczej, to robi wielką krzywdę sobie, Kościołowi. Pan wspomniał o tych wystąpieniach. To nie dotyczy tylko Dominikanów. Proszę zobaczyć, że znowu siłą, jeśli można mówić, chrześcijaństwa nie jest to, że wyjdziemy na ulicę, czy będziemy tak samo głosowali. Możemy różnie głosować, możemy na ulicę nie wychodzić w różnego rodzaju protestach, ale to, że się nie boimy poglądów, że się nie boimy wymiany myśli, to tylko buduje. Jeśli ktoś będzie, powiedzmy, ostro krytykował, no to trzeba rozumnie podjąć krytykę. Jeśli się chce wprowadzać dyscyplinarne zarządzenia, tak, w kwestiach dogmatów wiary należy po prostu zachowywać jedność, ale we wszystkim innym różnorodność, wolność. W tym sensie, dlatego ta opowieść jest ważna dla mnie, żeby pokazać, że ten wymiar, on był świętym człowiekiem, był męczennikiem, ale jakby ktoś powiedział ostatniej godziny.
Nie? Że to męczeństwo to... Ale proszę zobaczyć, że on był tak uformowany, że zobaczył, co jest najważniejsze, strach i lęk tych młodych chłopców, którzy będą rozstrzelani. I on potrafił swoje życie postawić po to, żeby z nimi być w tym momencie, bo oni będą się bali, bo oni będą wystraszeni, bo oni, on się z nimi modlił, tak jak tutaj była mowa, różaniec, przyszli i wszystkich rozstrzelali. Bardzo duży problem mam ze zrozumieniem tego pojęcia święty za męczeństwo. Otóż może należy zmienić opowieść o tych ludziach, którzy są stają się świętymi za męczeństwo, za to, że się męczą, albo... Od razu wejdę. To źle rozumiemy słowo męczeństwo. Męczeństwo nie jest, że oni się męczą, bo to jest coś nienaturalnego, tylko to jest oddanie życia za wiarę, oddanie życia za wartości, które uważa się za najważniejsze, to są wartości religijne. Tu nie były wartości bojowe, to nie jest bohater, to jest człowiek, który oddaje życie za drugiego człowieka, tak jak Chrystus. W tym sensie, nie? Bo to nie, że oni się męczą. W takim nie? razie faktycznie ja jakby tą narrację jakby troszeczkę tak wybiórczo odbieram. W tym roku odbyło się beatyfikacja chyba pierwszego świętego w Litwie, Matulonisa, który przez całe swoje życie był ciemiężony przez Sowietów. Będąc Litwinem, był ciemiężony. I kiedy tam siedziałem, słuchałem tej opowieści, kiedy w radio nad Wilią robiono tam audycję, w której też uczestniczyłem, to ten specjalista, ten od tego właśnie no, robienia, jakby przeprowadzenia tego procesu beatyfikacyjnego, skwitował to wszystko taką anegdotą, że ten biskup miał swojego oprawcę, jednego takiego gościa specjalnie wyznaczonego, który po prostu jego tam przez całe jego jakby drogę życiową był jego tym piłatem. I pewnego razu świętość biskupa Matulonisa spowodowała, że przemówił do niego, że wiesz, ja ci współczuję, że ty przez tyle lat musisz się tak strasznie męczyć i mnie bijesz. Musisz bić. To temu się serce zmiękczyło i oddał swoją kanapkę. Ta narracja jest jakaś taka zupełnie mi niepojęta. Absolutnie banalna, czy taka nie... Tak, 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 więc właśnie o to chodzi. Tylko tutaj wszedłbym, jeśli mogę, o ile, bo ja czytałem tylko jeden tekst o tym biskupie, on w czasach komunistycznych był prześladowany. Tak, 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 tak. I wie pan, on nie był prześladowany, zresztą tak jak to odczytuje chrześcijaństwo, za to, że był Litwinem. Nie, 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 nie. On był za to, że był chrześcijaninem przez tych, którzy uważali się za ateistów. I on, bo to jest inny typ męczeństwa, stwierdzenia męczeństwa. Ten oddał życie dobrowolnie, a mógł odejść. Nic by się nie stało, nikt by nie miał pretensji, dlatego że każdy ma prawo ratować swoje życie. Nawet w pierwszym jak gdyby podejściu ja mam obowiązek ratować swoje życie. Ja nie mogę szarżować swoim życiem, ale on postawił na szali, żeby być z tymi drugimi. Tutaj była wierność, tak jak rozumiem, tak. Wierze i religii, którą się wyznawało. Ale tak. Tu jest właśnie o to chodzi, że ten skrót taki myślowy niektórym osobom jest oczywisty, że mówi się o tym finale. Poszedł do chorych, został umęczony. Tam był i został umęczony, tam w przypadku tego biskupa Matulonisa. Może by należało, albo może to jest oczywiste, każdy o tym wie, co robili ci ludzie wcześniej. Ja myślę, że to, że został umęczony i został z tymi ludźmi, to wcześniej to zostało poprzedzone jakąś postawą moralną, jakimś zachowaniem, jakimiś dokonaniami, jakimś, po prostu był to ktoś,
ważny dla Kościoła i w ogóle ważny dla cywilizacji i dopiero później tak skończył, mimo tego, że jeszcze miał przed sobą do zrobienia bardzo dużo rzeczy. Natomiast skwitowanie tego, że to jest przyszedł, skończył. Tylko ja opowiedziałem tutaj o człowieku, który był męczennikiem, a jego życie wyglądało tak, jak wyglądało, a Państwo dobrze wiedzą, że w chrześcijaństwie i w katolicyzmie Kościół kanonizuje ludzi, którzy nie byli męczennikami. To, o czym Pan mówi, chcąc pokazać pewną heroiczność działania, które nie kończy się śmiercią, jest tysiące ludzi, których Kościół katolicki stawia jako, nie chodzi, że jako wzór, ale jako przykład pewnej drogi życiowej, która była dobra. Taki najprostszy przykład to niech będzie, nie wiem, siostra Urszula Leduchowska, polska urszulanka, która założyła zgromadzenie, sama pochodząc z innego zgromadzenia, które zajmowało się pod koniec XIX, właściwie na początku XX wieku, zajmowało się kształceniem i formowaniem dziewcząt. I chcąc pokazać ten przykład edukacyjny i przez całe życie pewną konsekwencję, sposób działania, nigdy nie miała momentu męczeństwa, jest stawiana jako, nie chcę używać słowa wzór, bo to jest dla mnie niedobre, ale jako droga chrześcijańskiego życia. Także takich ludzi jest bardzo wielu. Co jest bardzo ciekawe, przez pierwsze 3,5 wieku chrześcijaństwo za świętość uważało męczeństwo, to znaczy przelanie krwi. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus przelał krew. Nie wiem, czy Państwo mają świadomość, kto jest pierwszą, to jest kobieta, pierwsza święta w Kościele katolickim, która nie była męczennicą. To była święta Monika, matka świętego Augustyna. I to był w tym momencie to, dokładnie to, co Pan mówi. Chrześcijaństwo zauważyło, że można być świętym, nie będąc męczennikiem. Co zrobiła ta Monika? Była matką, której bardzo zależało na swoim synu. Tak zależało, że on prowadził hulaszcze życie, on miał dzieci poza małżeństwem, a ona była, można powiedzieć, tak aż do granic pewnego fanatyzmu, że walczyła o swojego syna, o to, żeby on się zmienił. On został, ale to już było jak gdyby inne. On został świętym, on oczywiście przeżył nawrócenie, konwersję, został księdzem, został biskupem, on został świętym zupełnie za coś innego, za głowę. Że tak rozwinął myśl chrześcijańską, stworzył taką syntezę teologii i syntezę nauczania, że stwierdzono, że to jest tak, że on tyle wsadził wysiłku w dar rozumu, który miał, że warto pokazać, no właśnie, znowu, że mamy korzystać z głowy. Nikt z nas nigdy nie będzie na poziomie świętego Augustyna, doktora Kościoła, twórcy wielkich doktryn teologicznych. To jest dobry przykład. Matka ze względu na syna, a on ze względu, on oczywiście też... Nie słyszę. Nie, no właśnie pokazuje, że on dokonała się konwersja i tak dalej, ale świętym został, nie był męczennikiem, tylko ze względu, tak jak święty Tomasz z Akwinu, dominikanin, ze względu na nauczanie, to znaczy jego nauczanie było tak genialne, świętego Augustyna, my do dzisiaj czytamy jego, proszę pamiętać, że jego książka Wyznania, napisana w połowie IV wieku, czyli 1600 lat temu, myślę, że należy do kilku najważniejszych książek chrześcijańskich. Powiem dlaczego. Bo to jest książka, w której on wykorzystał metodę autobiograficzną, to znaczy opowiedział swoją historię życia, to między innymi o matce, o swoim życiu, o swoim nawróceniu i potrafił pokazać, jak w to życie wkroczył Pan Bóg. To jest książka, którą się czyta, ona tak naprawdę w Polsce zaistniała dopiero
40 prawie lat temu, bo była napisana oczywiście w języku łacińskim i jak to jest z tłumaczeniami, była źle tłumaczona. Ona, to jest łacina, on był bardzo dobrze wykształcony w języku łacińskim i to nie była taka prosta łacina żeglarzy czy rzymskich żołnierzy, tylko to była wyrafinowana łacina. I taki język przetłumaczyć na język ojczysty, to musi się znaleźć ktoś, kto genialnie nie tylko zna łacinę, ale zna swój własny język. I dopiero Zbigniew Kubiak, wybitny polski filolog klasyczny, na początku lat 80. przetłumaczył to tak, że ta książka zaistniała. Wcześniej było takie tłumaczenie księdza Czuja, tak się to czyta, no to właściwie no coś się czyta, ale to nie jest literatura. A zaistniało to w języku polskim, bo to jest genialna książka, uważana za jedną z najważniejszych książek chrześcijaństwa, bo w oparciu o historię życia człowieka, ja też tu Państwu opowiadałem historię życia tego człowieka, żeby pokazać ten moment, że to męczeństwo, tu jeszcze to dopełnię, żeby to lepiej, jak gdyby, no może jaśniej wytłumaczyć, że no właśnie on został beatyfikowany, czyli uznany przez Kościół za świętych, nie za całe swoje życie. Bo to życie mogło wyglądać, on nie był żadnym wielkim grzesznikiem publicznym, ale mógł jak gdyby się mylić w swoim życiu i tam się mylił. Ale w momencie, kiedy przychodzi do... On mógł nawet przeczuwać, że może go nie rozstrzelają, chociaż wiedział, że to się tak zakończy, ale jako ksiądz odczuł, że to jest najważniejszy moment w jego życiu, że wszystko wcześniej było mniej ważne, tylko to, żeby być z tymi chłopcami w momencie, kiedy będą do nich strzelać. W tym sensie męczeństwo. Nie wiem, czy tam ktoś jeszcze mikrofon. Proszę Państwa, nie chcę przyciągać, bo wiem, że część z Państwa z Puńska dojechała, co się bardzo cieszę. Zapraszam jutro. Jutro będzie zupełnie inna opowieść. Będzie opowieść z Państwa terenów, to znaczy o przeorze klasztoru w Wilnie, tak jak wspominałem, który był wywieziony na Sybir. Miał to szczęście, że wrócił z Syberii, ale to sobie jutro o tym opowiemy. I który należał do takiej pierwszej grupy wywiezionych przez carat inteligentów z Wilna na Syberię ze względu na to, że protestowali przeciwko zaborcom, organizowali po prostu siebie jako i Polacy, i Litwini, bo to byli i tacy, i tacy. Także dziękuję bardzo, zapraszam jutro. Tam jeszcze parę książek, jakby ktoś z Państwa chciał, ja mogę podpisać też o 18, tak, jutro. Dziękuję bardzo.